Dzień dobry kochani, witam Was na moim kanale, witam Was w moim kolejnym filmie i chcę Wam szybko powiedzieć. Robię obiad, godzina jest dokładnie 16:30. Robię obiad, mięso jest w piekarniku, kartofle się gotują i jeszcze miałam jakąś sałatkę robić. I przechodzę, bo wiecie, że tutaj robiłam te dekoracje jak ta tutaj. Jak urwałam ten bluszcz z tego z ogrodu, to urwałam też takie suche kwiatki, które już nie są kwiatkami, ale tutaj, jeżeli widzicie, to takie mają fioletowe. I one były takie dotąd fioletowe i takie malutkie listki, takie trochę do pokrzywy listki podobne. No już przekwitło to i urwałam to i pościągałam te listki i takie same badylki sobie tak tutaj leżą i mówię tak. No wezmę jeszcze jedną cebulę i zrobię szybko dekorację. Chcę właśnie ją Wam pokazać, także zapraszam. Więc tak, mam tutaj takie szkło na takim stojaku. Wykorzystam ten stojak, ale nie musi być, ale to on już do tego jest, dlatego go wykorzystam. Wkładam tu kwiatki. Cebula z zeszłego wideo. Ten tutaj pojemnik, szkło z dziurą, wypukłe takie, z zeszłego wideo. Trochę większą cebulę, żeby to tak wyżej było. No i w sumie to jest ta dekoracja. Także tu chodzi o to, że wiecie, można naprawdę robić dziwaczne rzeczy, które mogą być nawet dosyć fajne. Wystarczy przejść się i rozejrzeć za naturą, rozejrzeć się za tym, co mamy i po prostu próbować i używać. Na tacy możemy sobie rozrzucić coś, jeżeli się chce. Ja chciałam właśnie taki czysty, taki styl, bo ja chcę to położyć u mnie w salonie, a wiecie, że mam dywan taki trochę okrągły, w takie różne kolory, dlatego mi się wydaje, że taka delikatna i nie za przesadnie ustrojona dekoracja to będzie akurat hit u mnie w domu. Na tym czarnym blacie też się to fajnie komponuje. Oczywiście można sobie jakieś świeczki przyłożyć, zapalić jakieś tea lighty małe, czy długie jakieś jedna świeczka, żeby trochę nastroju dało, żeby się fajnie paliła i nam ubilała ten weekend. Także za chwilę wrzucę Wam to wideo i proszę o kciuka oczywiście do góry. Nie macie pojęcia, jak to cieszy i mobilizuje, że komuś się podoba Wasze fajne, przemiłe komentarze. Tak cieszą Wasze pomysły, jak Wy byście zrobili. No o to mi chodzi właśnie, to co ja robię, to ja robię i właśnie, żeby Was zainspirować i właśnie piszecie do mnie. A ja bym zrobiła tak, to się fajnie czyta, cieszy mnie to, że Was trochę zarażam tym i naprawdę, proszę o kciuka do góry, to będzie mnie mobilizowało do jeszcze więcej, bo wtedy myślę o Was, jak taki wiecie, fajny komentarz, kciuki do góry, to tak, o, podoba mi im się, no i tak wiecie, mózg jest włączony, myśli i dalej się coś wymyśla. Do zobaczenia, miłego weekendu, pa, pa.